Fotografowie. Taki tytuł nosi film dokumentalny poświęcony Bolesławi i Edmundowi Zdanowskim. Jego litewska premiera odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie. Dokument Andrzeja Ciecierskiego opowiada o znanych w swoim czasie, ale nieco zapomnianych uczniach Jana Bulhaka, niezwykle interesującej parze fotografów związanych z Wilnem i z Gdynią. Na premierę filmu zaprosił Instytut Polski w Wilnie oraz TVP3 Gdańsk. W ubiegłym roku pan Andrzej Ciesielski, reżyser filmu, który pracuje na co dzień w Telewizji Polskiej Gdańsk, zwrócił się do nas z pomysłem, z propozycją, żebyśmy zorganizowali wspólnie światową premierę filmu dokumentalnego o Stanisławie Filibercie Flerym, czyli tym pierwszym filmie, który pan Andrzej stworzył o wileńskich fotografach. Ta premiera rzeczywiście odbyła się wiosną ubiegłego roku w Wilnie i rzeczywiście była to światowa premiera, bo to był pierwszy publiczny pokaz tego filmu. I kręcąc materiały do filmu o Flerym i będąc tutaj na premierze, ekipa zainteresowała się także małżeństwem państwa Zdanowskich. I tak powstał ten drugi film, który dzisiaj mogliśmy obejrzeć. Film o Bolesławie Edmundzie Zdanowskich. Reżysera filmu, który jest jednocześnie autorem scenariusza i autorem zdjęć, historia małżeństwa wileńskich artystów, fotografików zainteresowała przede wszystkim ze względu na fakt, że ich losy związane są z dwoma miastami, Wilnem i Gdynią, rodzinnym miastem autora dokumentu. Zdanowscy byli uczniami Bulhaka i ten taki styl zdjęć szkoły bulhakowskiej na nich wywarł ogromny wpływ. To widać nie tylko w ich twórczości tutaj tej przedwojennej czy wojennej, jeśli chodzi o losy wileńskie, ale również tej twórczości powojennej. Oni bardzo mocno w tej szkole tkwili, może i dobrze, może te zdjęcia przez to są ciekawe. I oczywiście wykonywali zdjęcia zarówno pejzażowe, jak i zdjęcia miasta, architektury. Choć ja muszę powiedzieć, że w przypadku Zdanowskich bardzo cenne i wydaje mi się, że takie właśnie wyjątkowe w swoim rodzaju są zdjęcia, dzisiaj pewnie byśmy napowiedzieli reportażowe, wtedy to się trochę inaczej określało. Zdjęcia reportażowe związane z sytuacjami, z ludźmi, z tym, co się działo tu i teraz. Właśnie zdjęcia jarmarków i kiermaszy wileńskich to są zdjęcia, które dla mnie są nieprawdopodobne. Muzeum Etnograficzne w Toruniu posiada ponad 400 zdjęć negatywów i zdjęć właśnie tych jarmarków. To jest coś fantastycznego. Sytuacje, ludzie, portrety, twarze, nieprawdopodobna sytuacja. Bolesława i Edmund Zdanowscy udokumentowali również m.in. powódź w Wilnie w 1931 roku, przybywających tu na przełomie 1939-1940 roku uchodźców wojennych. Są też autorami wielu zdjęć z życia codziennego, które dzisiaj mają niesamowitą wartość historyczną i dokumentacyjną. Małżeństwo fotografików Zdanowskich zostawiło też swój znaczący ślad w historii Gdyni, dokąd przybyli w 1945 roku. Byli m.in. założycielami i nauczycielami liceum fotografii. Wychowali ponad 500 absolwentów tej szkoły. Mieli to szczęście, że praktycznie cały ich dorobek się zachował. Kilka tysięcy negatywów i zdjęć przechowywanych jest w muzeach w Polsce i na Litwie. Świetny materiał na album na przykład. Byłby to kolejny dowód pamięci o nich i uznania dla ich twórczości.